Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości do poselskiego projektu zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, druk 935. Zmiana dotyczy artykułu 93 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której odchodzi się przy procedurze wydawania decyzji dotyczących waloryzacji emerytur i rent od konieczności własnoręcznego podpisu i zastąpienia go na drukiem imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. Trzeba tu przypomnieć, że chodzi o około 7,6 miliona decyzji, że takie rozwiązanie funkcjonowało jednorazowo w 2012 roku przy wprowadzeniu waloryzacji kwotowej. Ta nowelizacja wprowadza ten mechanizm na stałe do systemu. Każda zmiana, która ogranicza biurokrację, ma poparcie mojego klubu przy zachowaniu prawidłowości wydawania decyzji dla świadczeniobiorców, szczególnie w sytuacjach spornych, na przykład w postępowaniach sądowych. Jak zapewnił prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pan Zbigniew Derciuk, nie ma takiego zagrożenia. Pozwolę sobie zacytować jego słowa na Komisji Polityki Społecznej i rodziny. Dzięki temu, że każda decyzja jest przetestowana w systemie informatycznym, wydrukowana automatycznie w drukarni, automatycznie zakopertowana, wrzucona, zamknięta w kopercie, wysłana na pocztę, oszczędza się wiele czasu i wysiłku. Chcemy je przeznaczyć na poprawę jakości bazy danych, żeby nie było żadnych pomyłek ani problemów z błędami. Przetestowane rozwiązanie funkcjonuje od marca 2012 roku. Nie napotkało na żadne problemy w praktyce sądowej czy jakokolwiek orzeczniczej, ponieważ ta decyzja i tak jest wysyłana. Oprócz tego wysyłane jest świadczenie, na które czekają nie nasi świadczeniobiorcy i odcinek renty, a legitymacja emeryta czy rencisty też jest wykorzystywana jako dokument pozwalający na uwiarygodnienie przy otrzymaniu różnych ulg i tych podobnych działaniach. Na dodatek każdy emeryt, który ma taką wolę, może przyjść i otrzyma duplikat tej decyzji z podpisem, z pieczęcią. W każdej chwili może być on wydrukowany z systemu, oczywiście bezpłatnie. Praktyka sądowa pokazuje jednak, że tego typu sprawy nie miały miejsca. Mieliśmy za to wątpliwości dotyczące podpisu elektronicznego, ale te wygraliśmy w apelacji. To słowa prezesa Zbigniewa Derciuka na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jak widać ze słów pana prezesa, nie ma zagrożeń do wprowadzenia tego systemu, stąd Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęciem tego rozwiązania.